Cześć ludzie, co tam u was słychać? Hi people, how are you? I promised to one from my viewers that this video will be in Polish, so this will be in Polish. But now I'm gonna show you what I've bought recently. Dash with Lenore with lavender scent from France, and Dash with Ruby Jasmine scent from France. So plain, so basically diluted Softlan for 27 washes and Ceylan Pearls. So now I'm going on the Polish, I'm drinking my Pepsi Max. So. Witajcie ludzie, co tam u was słychać? Dzisiaj będziemy prać czerwone rzeczy. Pokazałem przed chwilą, co kupiłem z francuskiego Amazona. Zamówiłem Dash o zapachu Ruby Jasmine, Dash o zapachu lawendy i Soapline, czyli tak naprawdę Softlan, tylko że nie skoncentrowany, ten klasyczny niebieski. Bierzemy tkaniny czerwone, rzeczy czerwone. Tutaj jest Dash o zapachu mydła. Już w pralce, więc tak, włączamy pralkę oczywiście, inaczej bym zapomniał. Robimy tkaniny delikatne, bo ale to są syntetyki, bo tutaj jest delikatne, jak wezmę na delikatne, to jest napisane syntetyki, więc pewnie jakiś błąd w tłumaczeniu. I teraz tak, 60 stopni. Bo zawsze tak na tyle piorę. I czego mogę użyć do prania? Do prania tych rzeczy. W sumie to chyba spróbuję proszku, w sumie to chyba użyję Ariela. No, bo fajnie się pieni i naprawdę dobrze dopiera, a w zasadzie mam już trochę płynu, więc tak dużo proszku nie będę dawać z tego powodu, że to jest koncentrat i on się bardzo dobrze pieni, a tak naprawdę te rzeczy wcale aż tak brudne nie są. Więc tak, Ariel poszedł już do szufladki. Jako płyn do pukania użyję, moi państwo, Lenor Happy z Niemiec, Sommer Blumen. Ok, bardzo fajny zapach, przypomina trochę stare Lenor i właśnie o to chodzi. Fajne wspomnienia i w ogóle wszystko naj. Dobra, to włączamy ten establishment. Nie będziemy się pierniczyć w tańcu, co nie? Tylko jeszcze zakręcę tą nakrętkę. Tutaj coś mi wypadło. Aha, trochę proszku mi wypadło. A to w sumie, to taki w sumie żaden problem, nie? Zgarniemy sobie po prostu tutaj. Popijam sobie Pepsi. Te kuleczki pachną super. Nie wiem, dlaczego nie wprowadzili tego zapachu w Polsce. Ceylana, ale naprawdę bardzo fajny zapach to jest. Tak go uwielbiam. No kurczę. I teraz właśnie namacza. Wiolcia bodajże się nazywałaś. To wideo jest dla ciebie, bo powiedziałem, że czerwone rzeczy będę prać i będą po polsku. To tak właśnie jest. Ogólnie ostatnio zacząłem kupować detergenty nieskoncentrowane, czyli tak jak kiedyś w Polsce było, 7,5 kg to jest 50 prań. Płyny do pukania również, ponieważ nie wiem, jakoś tak mam flashback do przeszłości i chcę takich produktów po prostu w tym momencie używać. Owszem, mam Vernel Sensitive, czyli w zasadzie Ceylan nieskoncentrowany 100 ml na pranie. To w zasadzie to Softlan jest bardziej skoncentrowany niż ten ten Softlan jest bardziej skoncentrowany niż ten Ceylan tak naprawdę, bo tego Softlana trzeba dać 75 ml jest napisane, a ten Ceylan zaczyna się od 100, więc no. Popijam swoją Pepsi oczywiście. I w zasadzie to jest taki miszmasz, taki naprawdę dużo różnych rzeczy tam się bierze, bo i bielizna, i swetry moje, i dywanik łazienkowy nawet tam jest. Ja się tam nie pierniczę w tańcu, wszystko idzie na 60 stopni. No, higiena musi być.
I właśnie nawet jak piorę wpłynie, to nawet jak piorę wpłynie, to daję troszeczkę proszku, chociaż troszeczkę właśnie, żeby ta higiena była zapewniona, ponieważ proszki mają w sobie ten odplamiacz, to znaczy wybielacz optyczny, nie wybielacz optyczny, tylko wybielacz na bazie tlenu, który właśnie zabija zarazki, bakterie i dezynfekuje przez to oraz jest lepszy w usuwaniu plam. To jakby ktoś tego nie wiedział, to no to właśnie teraz się dowiedział. Teraz powiem coś z niemieckiego. Das ist meine Waschmaschine. Miele Software System W5844, Wattenkontrollsystem. Ich weiß nicht, wie du heißt, aber du hast mir gefragt, was für Maschine habe ich. So, das ist die Maschine, das ich habe. Bo ktoś się zapytał, jaką mam pralkę dokładnie, to właśnie pokazałem, ponieważ napisał do mnie po niemiecku, to mu właśnie pokazałem, jaką pralkę dokładnie mam, żeby wiedział. I tutaj ogólnie są różne odcienie czerwonego, więc no. Czego mogę użyć jako perfumu do prania, moi mili państwo? Trochę dużo detergentów mam, wiem, ale kocham detergenty bardzo, więc no. Ja sobie myślę, że mogę w sumie użyć trochę ametyst Gluten Traum. Bo w sumie czemu nie? Prawda? Wezmę tylko ręcznik, który też będzie praniu. W następnym praniu, bo muszę wygotować ręczniki, prawie żeby właśnie tutaj było sucho. Wsypię nakrętkę Unstoppables. Moi mili państwo. I wsypuję ją tak o. Dlaczego? Ponieważ Kroka pobierze mi je na pierwszym płukaniu zamiast na praniu. Przez co zapach będzie się lepiej trzymał, ale także się dobrze wypłuka, dlatego no. Bo tak naprawdę jak się dodaje je do prania, to tak naprawdę wypłukuje się je 3 razy, a 2 płukania w zupełności wystarczą, żeby je wypłukać. I poza tym piorę na 60 stopni, przez co ten zapach również traci na mocy. Także widzicie, jak się pięknie pierze. Bardzo fajnie się pieni. Nie dałem wcale aż tak dużo detergentów, więc no. Nie mogę się doczekać, żeby powąchać i jak się skończy, żeby powąchać, żeby włożyć do suszarki. W suszarce mam oczywiście zasłonkę z prysznica. Dzisiaj prałem. W czym ją wyprałem? Nie wiem już w zasadzie w czym. A, w płynie dasz i w wybielaczu Ace. I właśnie tutaj, no, się drugie pranie dzisiaj pierze. Jeszcze mam ręczniki do prania. Będzie jeszcze więcej, będzie jeszcze drugie tyle. I w ten czas nastawię już pralkę. Więc mam nadzieję, że podobało Wam się wideo, ten film. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę, dajcie suba, skomentujcie i widzę nas w następnym. Trzymajcie się ciepło. Cześć!